chemii. Zakładów chemicznych. Nie zakłady chemiczne. Dwa zakłady. A mamy tu żwir. A żwiru schodzi dużo. Witam. No, w kolejnym odcineczku tutaj i zrobiłem kilka pierdół jeszcze, czyli zrobiłem miejsce pod to, żeby tu powstała linia autobusowa, dlatego że no, sklepy jeszcze mają miejsce tutaj i nie chce mi się budować kolejnych sklepów w tym miejscu, dlatego będę robił coś takiego, że tu będzie linia autobusowa, tu będzie koniec i będzie jechała po prostu na drugą stronę do przystanku i będzie po prostu tutaj wywoziła ludzi. Ale sądzę, że to będzie za mało ludzi cały czas, dlatego powstaną budynki. No, budynków musi powstać tyle, żeby było dobrze. Więc tyle powstanie. Mamy już pierwsze bloki z wielkiej płyty, co mi się bardzo podoba. Pytanie, które teraz? Nie będę aż tak chyba zwracał uwagę na to, że jaka stosunek ceny do ilości mieszkań. Ale na przykład, no tu mamy dwa razy droższy blok. O 10, a 10, mamy tylko o 10 więcej mieszkańców w nim. No, są warunki lepsze. Więc trzeba decyzję podjąć w sposób taki prawdziwy. Czyli, który blok jest ładniejszy? To są bardzo ważne kwestie ogólnie. Bym postawił ten blok, bo ma dużo ludzi. 120 ludzi. I dwa bloki powstaną. A jak ja tutaj zrobiłem? Z mieszkańcami? Nie. Przeprowadzaj mieszkańców z tego. Nie kupuj mieszkańców. Za nic. To by była głupota. I to bardzo duża. Dobra. Przepraszam, ale asfaltowe drogi mi się bardziej podobają. Są ładniejsze po prostu. O. Aha, ale tu już nie. Tu już przeszkadza. Tu już nie, tu nie może być. O, coś takiego zrobię. Coś w ten sposób, w ten desen. Deseń. Tutaj. I tutaj. I mamy teraz dwa bloczki, które postawię. Oczywiście nie za własne siły, co mnie już trochę denerwuje, bo mogę przecież robić takie rzeczy z własnych sił. Mam beton, mam, no mam dużo rzeczy, ale mi się nie chce czekać po prostu. Bo już jak wiem, jak wygląda rozgrywka na trybie realistycznym. I mnie trochę przeraża ogólnie tam to czekanie. To jest dosyć takie, no, nużące. Jakie autobusy tutaj zrobię? Może niebieskie. To są jedyne niebieskie. Dobra. Bo chociaż nie wiem, czy niebieskie nie były dla tych państwa. Dla warsztatów budowlanych i tak dalej. Nie pamiętam, jak to zrobiłem. Pasażerów czeka dużo. Wiem, co jeszcze będę mógł zrobić w tym odcinku. Paliwo, bo one tu się mogą tankować. I tak zrobię, że będą się tu tankować. Wyjedźcie już. Dwa powinny wystarczyć. No spokojnie, no spokojnie. Zbyt niski poziom zadowolenia. Bla, 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 bla. Tych pasażerów czeka trochę. Nie wiem, czy nie jeszcze nie jednego. O, ale dałem szybkiego. To nie będę go sprzedawał, ale nie chcę szybkiego. Bo potem to się myli. Znaczy, ten zaczyna doganiać resztę, co jest trochę denerwujące. Się zatankowały? Się zatankowały, więc jest pięknie. Czy jest, zmieniła się długość linii pojazdów? Aha, jeszcze nie obliczyli. No dobra. Czyli on musi chyba przejechać całą trasę, żeby dopiero podało tutaj ilość przystanków i tak dalej. Ja chcę to w ogóle tutaj tą miejscowość trochę rozbudowywać. Trochę dalej. Przedszkola brakuje. Przedszkole postawię tutaj. No to już taki nie będę. Przedszkole jest tutaj. Ale to małe. To małe postawię, no bo nie przesadzajmy, no 7 tysięcy. No 7 tysięcy, to nie, no tak, to się nie będę aż bawił. Szkoła, no szkoła, ile tutaj, daje radę sobie szkoła? Spokojnie. No więc te trzy autobusy, zakończona, aha, bo to jest,
To są te głupie badania. Zapomniałem, ale dokończę je. Utrzymanie drzewo stanu, bo potem będę zapominał, że tutaj posadzić drzewa, bo oni zaraz, jak się skończy drzewo, to je wytną. Ilość drzewa w lesie 3600 ton. Dużo. No, i zapomnę i potem... A to ten projekt robi coś takiego, że będą oni sadzić sobie drzewa. To, co wytną drzewa, to posadzą na ich miejsce nowe. Co jest fajne. I... No, pozwala, że nie muszę aż tyle się zastanawiać nad tym. Co wam jeszcze brakuje? Sport. Mogę wam postawić sport przy tym. Żebyście nie jeździli po każdą pierdołę. Przy przedszkolu? Tak, przy przedszkolu postawię. Niech będzie już wirowa ścieżka. O. Dobra, macie sport. Macie sport. Szkoła, no dobra, to będziecie tam jeździć, bo mi się nie chce już ten. Oferta kulturalna, bar, mięso, no to tam wszystko jest. No macie autobusem, wsiadacie w autobus i jedziecie. Chyba macie, aha, wy prądu nie macie. Nie podoba mi się to. Bo ja mam tutaj tą podstację, a tam mam dopiero kolejną podstację. Nie wiem, czy tu by nie była lepsza, większa podstacja. Ale dopiero co wydałem pieniądze na tą. Średnio, średnio. Ale wiem, co mogę jeszcze innego zrobić. Bo znowu, to będzie też taki odcinek trochę... Takie pierdoły, takie, które trzeba wykonać i... Na razie zatrzymaj czas. Zróbmy coś takiego, żeby był pasażerski przystanek, żeby mogli tutaj jeździć. Ja wiem nawet, co by tu jeździło. Tutaj, tak, nie zastosowałem prostej, ale to jest tymczasowo. Ja nie chcę tutaj mieć... O, coś takiego zrobię. Postawcie ten budynek, to torowisko. To krzywe jest, ale no mówię, tymczasowe. Robotników za nic tutaj nie pakujcie. Tutaj też za nic nie chcę też widzieć robotników. Chcę tutaj widzieć pracowników. Żeby wytwarzali chemikalia. Pracuje normalnie, tak? Aha, bo wy chemikalia możecie tutaj zrobić. Pyk, 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 pyk. Ja bym nawet wolał, jakbyście właśnie do magazynu pakowali te chemikalia. Wyprodukowaliście cokolwiek? Gdzie jest magazyn chemikaliów? A, tu jest, 0,31 chemikaliów. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest już prawie 1000 dolarów, to co oni wyprodukowali. Ale trzeba zapewnić im robotę. Przedszkola lub miejsca w nim. No, przedszkola na pewno nie brakuje. Ale prądu brakuje, to mi się nie podoba. Czyli trzeba... Zastosuję chyba tą transformatorownię. Tą, tak? Nie, chcę tą podwójną. Jest jeszcze duża transformatorownia? Nie, bo to były te małe, to ja nie chcę. Te, które mają, tu widać, mają cztery wyjścia, te małe. Tu mają dwa duże i dwa małe. Ale był budynek, który miał... Przelotowo. Przelotowo duży i miał małe trochę. Tu ma transformatorownię? Nie. Co ja tam zastosowałem? Transformatorownie. To nie, to nie, nie, nie. Nie wiem, jak to zrobić. Stąd poprowadzę prąd. Przez znowu tą rozdzielnię, której nie lubię. Albo transformatorownie po prostu postawię. O. To może być. 3000. Drogo. No, ale cóż. Ale cóż się robi dla dobra społeczeństwa. I coś takiego, patrzcie, to jest taki patent. Właśnie, że... O. Myk, myk. Teraz podstacja. Podstacja elektryczna. Zrobię to, żeby buczało dzieciom na tym. I postawię ładny słupek. Żeby im przez środek domu przewijały się słupy. O. I proszę, powinni mieć zasilanie.
mają zasilanie. Trochę się zwiększyła ilość osób, bo jak nie ma prądu, to też przedszkole nie działa tak jak powinno. Przedszkole, sport. Sportu nie powinniście narzekać na sport. Żywności brakuje. Też nie powinniście na żywność narzekać. Dobra. Coś tu się dzieje, ale nie wiadomo co. Chemikalia na razie... O! Zaczęli chemikalia składować, co jest bardzo... co mi się podoba. Bardzo. Autobusy jeżdżą, wyrzucają ludzi, ludzie chodzą do sklepu i tak dalej. Więc jest dobrze. I... aha! I chciałem zrobić transport pomiędzy tym. Pomiędzy dwoma miejscowościami. Nie spalinowozy, tylko szynobusy chciałbym. I dokładnie Ganzę chciałbym tutaj wziąć. Ale wezmę tą starą Ganzę. Że niby jakaś... akurat cena się zwiększyła, no. Jak zacząłem gadać o niej. Widzieliście to? Nie, no tak się nie robi, tak się nie robi. I tutaj postawiłem stację, zaraz ją pokażę. Ale to pokażę ją... pokażę ją razem, jak z Ganzą pojadę tam. Jakie są malowania tutaj? Ale dźwięk! O. Ładna jest Ganza. Stara Ganza jest ładna. Niebieski jest. No to już nie są latane niebieskie. Aha, są dwa kolory, tak? Zielona albo niebieska. No to nie, no zieloną zostawię. To są już te lata, że... 61 rok. Chyba to, o, tu było wszystko czarne. Nie pasuje mi tu jakoś ten. No, więc mamy Ganzę, która będzie tutaj woziła ludzi. Ona jest dosyć szybka, bo jedzie 94 na godzinę. Tu mamy ten cały układ ten torowy. I właśnie się jedzie tak samo jak na załadunek dynamitu i krów, czyli do rzeźni. Tylko że tutaj się jedzie prosto. Tu są jakby odgałęzienia niby do tam od rzeźni. Tu jest niby Anglik taki. Tu jest prze... tu... o, zaczęła przyspieszać i wjeżdża do... na stację do tego. Do Gliwiłystoku. Czyli ona jest jakby tak, chciałem właśnie symetrycznie, że ona jest postawiona w tym. Na równo z kościołem. Się zastanawiam, bo chciałbym zdjęcie tu zrobić. O! Coś takiego zrobię, ale bym chciał coś, jakiś tu budynek. O, budynek. Aha, budynku nie można śledzić. Czyli wezmę autobus. Wezmę autobus, bo chcę zrobić... o! To jest ładne zdjęcie. No już będę miał na odcinek. Że niby Ganza czeka na tym. Albo jakby coś, jakiś pojazd tutaj. Na pewno będzie jakiś pojazd tutaj, z tej strony. Ale no to nie będzie ciekawy odcinek. Mocno. O! Trochę mało wyraźny, ale ładny. Ale ładny. Dobra, no to jedziemy Ganzą z powrotem. Teraz. Tu. Przyspieszony czas. Wyjeżdżamy, tutaj mamy właśnie koniec. To ma być tylko przystanek właśnie na SZ-y, czy EZ-y i tak dalej. Na jednostki. Bo tak to... no nie, no nie, 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 nie chcę tam robić coś takiego, żeby wyglądało, jakby można było zrobić oblot. Bo to jest, Gliwiłystok to jest jednak duża miejscowość, ale... wystarczą takie... o, to są widoki. Tu. No, i wjeżdżamy na stację. Myk, jeden, dwa. Łuczek w lewo, łuczek w prawo, znowu łuczek w prawo. I zatrzymujemy się w Gliwiłystoku. Mamy 12 pasażerów, więc ktoś korzysta z tego. Raczej będą stąd jeździć w tamtą stronę niż odwrotnie. Nie wiem, po co ta Ganza. Znaczy, to nie jest w żaden sposób taktyczny. Po prostu wydałem 30 tysięcy po to, żeby lokomotywa mi spaliła paliwo i pieniądze. No. Dobra, czyli tutaj już kościół i bar.
Baru tu nie było i kościoła też tutaj nie było, więc to oznacza jedno, że powinni tutaj już być w miarę szczęśliwi. Tutaj 120 osób się powinno łącznie ten. Ja bym chciał, żeby jeden blok pracował w jednych, a drugi blok pracował w drugich zakładach. O, i teraz powinno być ładnie. Nie idźcie nigdzie indziej, chociaż... A nie, przepraszam, jeszcze nie mogę czegoś takiego zrobić. Bo tu jest przedszkole i te... To najpierw przedszkole by było fajne. Ale tyle ludzi w przedszkolu tu nie jest potrzebne. No cztery ludzi, trzech... No dobra. Siedmiu. Niech będzie. Produkujemy już coś. Mamy prawie tonę chemikaliów. Tu mamy po tonie, więc mamy prawie 2 tony chemikaliów. Bardzo wolno to idzie, nie powiem. No bo tutaj potrzebne by było 60 ludzi jednak. Chyba, że zamknę jeden zakład. No. Zamknę jeden zakład, niech pracują na maksa w tym drugim. O, tutaj taką kładeczkę zrobiłem też, żeby mogli właśnie wchodzić do zakładu nad tym. Nad... Korek! Gdzie? Brak paliwa! Aha, bo tu nie ma stacji paliw. Właśnie. Nie ma stacji, wymaga tankowania. Pokazujecie zasięg, jaki ma. To fajne, fajne. Czyli mogę postawić stację paliw tutaj, w miejscowości i będzie mu pasować. By wypadało nawet postawić. Nawet nie wiem, czy... A tą postawię, co ja będę się tam... Powinien już pojechać. No, 10 ton zboża, tutaj jest 30 ton zboża, 16 pracowników nam produkuje. Chyba jeden warsztat, zakład, który produkuje, jest lepszy niż ten, dwa osobne. Tak mi się jakoś wydaje. I to, co mogę zrobić jeszcze, to jest postawić blok kolejny. Tylko, że blok, który będzie za moje własne pieniądze tutaj z kieszeni. Taki blok? Nie, no jak już stawiamy tamte bloki, to już będę stawiał te bloki. A jest jakiś większy? W tym samym stylu. Nie, to już nie jest ten sam styl. No nie widzę. Z mieszkańcami, ale z mieszkańcami z innych tych miejscowości. O, to postawię za własne pieniądze, a biuro budowy wyślę tutaj. Weźcie ten rzeczy i bierzcie je i jedźcie i tak. Beton mogą składować. Dobra. Właśnie, jedną rzecz muszę sprawdzić, bo te pociągi są często zbugowane, one nie chcą jechać. Są pełne, chociaż... No, i właśnie to się wydarzyło. A nie, dynamit pojechał normalnie. To dobrze. No, coś tam chyba sprzedał, na to wychodzi. Po prostu wydałem tyle pieniędzy, że nawet nie zauważyłem. Ale... Krówska nie chcą się słuchać. Krówska się nie chcą słuchać i to mnie, co mnie trochę denerwuje. Tutaj, aha, żwir przyjechał. Żwir przyjechał, to dobrze. O, to pojedziemy tą. Będziemy śledzić, bo ale ona nie dogoni ciężarówek, bo one 70 jadą. No. No nie dogoni. A ktoś za nami jedzie? Nie, wszyscy. A, ktoś jedzie jednak, będziemy się ścigać. Dogonią nas. No. To wjeżdżamy, Gan zaczeka, bo musi. Tamta pojechała, my jedziemy po załadunek. No, te, zaraz będzie ta. Ta czekała. Jak szybko ci... A, od razu prawie ładujesz. Ci to muszą czekać tutaj, żeby wyprodukować kamienia. Dobra, koparka jest. Jeszcze brakuje jednej betoniarki i jednej tej. A, to git. No właśnie, się tego bałem, że będą takie korki. Teraz idealnie korek powstał przez to. Bo ten się musiał załadować. Jeszcze tam będzie czekać, więc... Tak? Musi czekać. No. Jeden tor wolny to ten pokazuje. Dobra, to ci pojechali. Betoniarka. No, ci mają wszystkie te produkty.
koparka im tu wykopie. To jest jedyny budynek, jaki robią, więc no. Ale ja bym chciał, żebyście nie brali ludzi spoza biuro budowy. Autobus jedzie, bierze pasażerów jakiś, bierze robotników i tak to się tutaj kręci jakoś. No właśnie, ścieki. Zapomniałem ścieki tutaj odprowadzać. Znaczy są, jest ten budynek, ale nie są ścieki odprowadzane. To jest dziwne. To jest dziwne, że to nie działa w normalny sposób. To ciebie poprowadzić tutaj. Dobra, pasujesz. Ciebie jeszcze. O bo. Wymagane nachylenie, na serio? To mi nie pasuje, to bardzo. Aha, bo tu jest minimalnie. To jest minimalnie niżej, tak? Niżej. No, niżej. Ja cię nie mogę, no. Nie może być. Nie mogą problemy z ściekami zniknąć po prostu. Nie wiem, jak to zrobić. No, zrobione. Nie ma problemów. Zredukowana do zera, tak. Nie ma ścieków, nie ma problemu. Wypompujcie tą wodę już. Tutaj będzie, teraz fajnie się będzie lało. Ile wyprze... 50. No, to coś tam ten. Dostępna nowy typ lokomotywy, Ganza. Znaczy ta, no też Ganza, nie, to jest... Ganz chyba, co nie? Chyba, nie. To była ta węgierska. Też. No to chyba Ganza. Czy to było coś innego? To było coś innego. Nie pamiętam tego. Zakończono badania. Jej, można iść dalej. W co byśmy chcieli pójść? Nie mam pomysłu za bardzo. Nie wiem, czy nie w metalurgię. Potem nie będę chciał pójść. Nie, nie, nie. Prefabrykaty. No. I teraz tak, to prefabrykaty. Czyli tu jest nasz ośrodek szkoleniowy, a tu jest Instytut Badania Zysków z Komunizmu. No. Pociąg czeka zbyt długo. No Ganza, wiem, że ty czekasz, długo będziesz czekała. Nie pokazuj mi tych komunikatów. Ale i tak będzie. I możemy chyba zacząć wywozić też nasze chemikalia. Zamknięta skrzynia. Jaki wy macie kolor? Wy mieliście zielony? Tak, zielony. Ładuj chemikalia, ale do pełna, czekaj. A nie, 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 bo ja wtedy nie będę mógł. Ile masz stanowisk? 2, no to dobrze. I jedź tutaj wyładowywać. A dopiero jak się załadujesz. Tam ci będą brać chemikalia od razu, więc nie ma powodów, żeby się martwić, że tutaj będą korki. Ten co chwilę ładuje, jedzie tutaj, tego załadowuje. Tu mamy, no taki transport tu jest. Mała ciężaróweczka jedzie stąd tutaj, a potem stąd dopiero jest brane to, bo nie wiedziałem, jak zrobić to, żeby tak, żeby pasowało. No ja tu płot jeszcze taki ładny zrobiłem, że niby taki ukryty to jest. No, nie, ja będę kończył ten odcinek, żeby nie przedłużać. No mamy po prostu, postawiłem kilka bloków, kilka linii zrobiłem nowych, autobusową, kolejową. No to nie będzie ciekawy odcinek za bardzo, nie powiem, ale na następnym tym odcinku chyba będę projektował węgiel tutaj. I węgiel mam pomysł taki. Jaki mam pomysł na węgiel? Bo bym zrobił osobną linię tutaj, że tu by odchodziła stąd linia do załadunku i tu już by była przeróbka węgla, znaczy rudy węgla na węgiel. Nie wiem, czy elektrowni bym tu nie robił, chyba że miasto też powstanie. Jakby miasto powstało, to tak, bo elektrownia potrzebuje... To jest rzecz, która na serio, jeśli chce się zrobić elektrownię, to musi być tam miasto, bo takie dobrze żyjące, żeby prądu nie by brakło.
bo jak na chwilę zabraknie prądu, to już będą problemy. 14, to zaraz będą te jeździły. Tego nie budujcie. No, a jak będzie węgiel, to będzie można zrobić żelazo, które było chyba tutaj. A jak będzie żelazo, to będzie można zrobić hutę. I hutę miałem pomysł zrobić na czubku tutaj. Znaczy, tutaj miasto zrobić jakieś pod hutę. A tutaj taką na tej wyspie, taką wielką hutę. Tak, żeby tutaj były jakieś statki czy coś, żeby statkiem wywozić. I granica jest u góry, czyli by statek stąd wypływał, płynął tu przez cieśninę. Nawet można by było to pogłębić i by tam wypływał gdzieś sobie. To by fajne było. Huta na wyspie. I jeszcze do tego widok z tego małego miasteczka tutaj by się rozciągnął na tą hutę, która tam się... O! To by były widoki. Dobra, ja tutaj na tym odcinku na serio gadanie dużo, no, więc nie ma co sensu, żebym gadał więcej. Ja kończę gadać. Dobranoc. Nie wiem, kto co, jak będzie, znaczy... Aha, autobusy tędy jadą? A nie, bo to jest ten autobus z biura budowy. No, ja się żegnam i do widzenia.